Regularność posiłków to nie jest tylko utarty schemat, slogan, który się pojawia w wszelkiej prasie, w mediach i tak dalej. Ma to swoje uzasadnienie, dlatego że organizm musi na bieżąco dostarcza nam energię, aby mógł funkcjonować na 90-100% swoich możliwości. Bardzo ważne jest, żeby nie pomijać pierwszego śniadania. Śniadanie ludzie jedzą różnie. Powinno się ono pojawić do 30 minut od momentu przebudzenia się, bo organizm po nocnym odpoczynku wstaje głodny. Wtedy dochodzą do głosu hormony stresowe, takie jak kortyzol, który bardzo szybko i łatwo sięga po nasze białka mięśniowe, rozkłada te mięśnie, a żaden sportowiec tego nie chce. Po drugie, jeśli nie dostarczymy tej energii, to organizm zaczyna włączać tak zwany tryb oszczędnościowy, czyli widzi, że coś się dzieje, nie ma tej energii i zaczyna spowalniać metabolizm, co dla nikogo nie jest wskazane, bo spowolniony metabolizm to jest funkcja tarczycy, wtedy włącza też taki tryb oszczędnościowy i wtedy są problemy na przykład z redukcją masy ciała. Przy spowolnionym metabolizmie jest to mocno utrudnione, a wręcz osoby mogą tyć. Komuś się wydaje, że on je mało, je rzadko, to dlaczego tyje? No dlatego tyje, że właśnie organizm nie ma tej systematyczności, nie ma regularnego dostarczania energii i on boi się, czy kolejnego dnia dostanie tyle samo w tych samych godzinach, czy jednak nie i musi tą energię odkładać, a odkłada w postaci tkanki tłuszczowej. Więc śniadanie, w to szybkie śniadanie w ciągu 30 minut od momentu przebudzenia, to może być cokolwiek, żeby organizm tylko wiedział, że coś dostał. Później średnio faktycznie te 3-4 godziny te regularne posiłki powinny się pojawić z racji tego, że na jedną godzinę organizm jest w stanie wykorzystać około 40 gram węglowodanów, około 30 gram białka na jeden posiłek i tego się możemy trzymać. Czyli jeśli zjemy obfity obiad na przykład, możemy spokojnie zjeść tam do 120 gram węglowodanów i wtedy kolejny posiłek możemy zjeść za 3, nawet 4 godziny, bo te węglowodany tyle się będą trawiły. Jeśli tego jeszcze będą tłuszcze, to o czym mówiłam w przypadku na przykład orzechów, to te węglowodany się będą jeszcze dłużej trawiły. Prawda? Więc warto wiedzieć, co z czym łączyć w danych posiłkach. Na przykład witamina C, w sporcie występuje na nią duże zapotrzebowanie, dużo większe niż u przeciętnego Kowalskiego, bo u takiego jest to około 70 mg, w sporcie sięga nawet 1000 mg, więc jest to duża różnica, ale też nie może to być w jednej porcji. Czyli przyjęcie suplementu witaminy C w postaci 1000 mg w jednej dawce oznacza, że organizm wykorzysta 200 mg, a 800 wydali. Więc widzimy, że mamy ten deficyt i lepiej taką witaminę C podawać w postaci naturalnej w takich 4-5 posiłkach, wtedy w każdej po 200 mg i na koniec dnia mamy świetny bilans, 1000 na plus, jak najbardziej się zgadza. Nasz organizm to bardzo skomplikowany i bystry mechanizm i on nie da się oszukać, dlatego też nie powinniśmy też robić czegoś takiego, że nadrabiamy posiłki. Nie może być tak, że nie zjedliśmy drugiego śniadania albo pierwszego śniadania, drugiego śniadania i jemy potrójny obiad, bo wtedy organizm nie jest w stanie tego wykorzystać jako substrat energetyczny jako taki i przerodzi to w energię zapasową w postaci tkanki tłuszczowej, czyli dla osoby aktywnej fizycznej zbędny balast, który trzeba nosić podczas biegania czy innej aktywności. Natomiast to też będzie niezdrowe dla żołądka, ten żołądek się będzie rozpychał, potem nie jesteśmy w stanie zjeść znowu za 3 godziny czy za 4, tak jak to powinno być, tylko jemy za 6 albo 7, a za 7 godzin znowu jesteśmy bardzo głodni, jemy znowu wielki kopiec tego pożywienia, czy wielką pizzę, czy wielką porcję makaronu i tak dalej, więc jest błędne koło. Przy dużej ilości węglowodanów jednorazowo poziom cukru mocno wzrasta po spożyciu takiego posiłku. Jak poziom cukru jest bardzo wysoki, wydziela się insulina. I ta insulina ma zadanie zneutralizować ilość tego cukru. Tylko że jeśli go jest bardzo dużo, to jej wydzielają się też większe ilości, powodując drastyczny spadek cukru we krwi. Może to doprowadzić do hipoglikemii. Wtedy też osoby mają uczucie takiej ciężkości, ospałości po takim wielkim posiłku, gdzie było dużo węglowodanów. I nagminnie stosowanie tego rodzaju zabiegu może prowadzić do insulinooporności, czyli to, że komórki nie będą reagowały na tą insulinę, a w dalszej perspektywie do cukrzycy typu drugiego. Więc regularność posiłków jest bardzo istotna i to, żeby w jednej porcji
porcji nie było zbyt dużej ilości cukrów. Już nawet nie takie istotne, że tych złożonych, a prostych, po prostu zbyt duże stężenie cukrów nie jest wskazane.